Gdzieś ktoś wymyślił zawody strąkmen, to był początek lat 2000, 99 rok, e, rusza edycja w Polsce organizowana przez e, nie wiem kim oni byli, czy to była firma, to chyba była firma prywatna organizująca tego typu imprezy z Gdyni. Jarosław Dymek, zapytany przez Konrada Karwata w filmie DLA Real Farm o historię Strongman w Polsce, nie pamięta, kto organizował pierwsze zawody siłaczy w kraju. Nie pamięta, kto był prezesem federacji Strongman, w której przez pierwsze pięć lat swojej kariery startował. Nie pamięta, kto organizował Mistrzostwa Świata Par, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, zawody, w których brał udział i zdobywał medale. Dymek nie pamięta dzięki komu mógł zostać zawodowcem, z kim jeździł po świecie, dzięki komu zaliczył blisko 100 startów w Pucharze Polski i kilkadziesiąt imprez rangi światowej. Nie pamięta również od kogo często po zawodach odbierał puchary, kto był jego pracodawcą i od kogo otrzymywał wynagrodzenie. Amnezja ta ma swoje podłoża i powody. Zapraszam do oglądania. Wiosną 1999 roku telewizja TVN rozpoczęła emisję programu Siłacze. Zadziało się tak dzięki prezesowi Strongman Polska Cezaremu Wołotko, który już rok wcześniej sprowadził ten sport do Polski i zajął się organizacją zawodów. Od samego początku jego ambitnym planem było, aby zmagania siłaczy były relacjonowane w telewizji ogólnodostępnej. Stało się tak dzięki jego znajomości z Maciejem Bukowskim, właścicielem telezakupów Mango, które miały swój program w telewizji Piotra Waltera. Bukowski namówił Waltera, by program siłacze miał swoją emisję w jego telewizji. Siłacze to nie był tylko program rozrywkowy. Wołodko przez cały okres, kiedy był prezesem polskiego Strongmana, działał w strukturach międzynarodowej federacji IFSA. Ta organizowała puchary świata, które to były eliminacjami mistrzostw świata w SM. Wszystkie natomiast zawody, które rozgrywane były w Polsce, organizowane były jak profesjonalna liga w każdym poważnym sporcie. Kilkanaście cykli pucharu Polski miały wyłonić najsilniejszą szóstkę która mierzyła się w wielkim finale. Finał weryfikował, kto jest najsilniejszy w kraju. Od 1999 roku głównym sponsorem zawodów krajowych był browar Warka, a Puchar Polski nosił nazwę Warka Strongman. Wszyscy organizatorzy zawodów na świecie tarli oczy ze zdziwienia, gdy patrzyli, jak kwitnie Strongman nad Wisłą. To było coś nieoczywistego, by w jakimkolwiek innym kraju sport ten miał co tydzień w telewizji swój czas antenowy. Taka sytuacja sprawiła, że Cezary Wołotko szybko stał się wiceprezydentem IFSA, a Polsce zaczęto przyznawać najważniejsze międzynarodowe imprezy. W 2000 roku po raz pierwszy w naszym kraju odbył się Puchar Świata. Już rok później odbył się kolejny Puchar Świata oraz rozegrane były Mistrzostwa Świata Par. W 2002 roku Gdynia została organizatorem Mistrzostwa Europy, a rok później Sandomierz. W 2003 roku przyznano Polsce organizację bardzo prestiżowej imprezy World Record Breakers. Była to tak dużej rangi impreza, że wzięło w niej udział aż trzech byłych mistrzów świata: Wirtanen, Samuelson i Carlsen, aktualny mistrz, Pudzian oraz aktualny wicemistrz Savikas. Cały świat z zazdrością patrzył, jak w krótkim czasie Polska spopularyzowała zawody siłaczy. Przyznano nam organizację światowych imprez, bo robiliśmy je najlepiej na świecie. Zawody z wielką pompą i największym budżetem. Na każde imprezy przychodziło po kilkanaście tysięcy kibiców na trybuny, co nie miało miejsca nigdzie indziej na świecie. Każdy chciał na żywo zobaczyć, jak dźwiga Pudzian i jego koledzy. Stawały całe miasta, gdy siłacze przyjeżdżali do nich. Jak wspomniał niedawno Irek Bieleninik, w niechorzu nie można było zacząć zawodów, bo przez korki nie mogła dotrzeć na nie ochrona. Kibice, którzy nie zdążyli kupić biletów, obserwowali zawody z pobliskich budynków oraz wchodzili na dachy kamienic znajdujących się w pobliżu. Do tego Każde zawody transmitowała telewizja z grupą kilku milionów odbiorców przed telewizorami w swoich domach. To już całkiem było DLA Zachodu niezrozumiałe. Zagraniczna telewizja relacjonowała jedynie wybrane Mistrzostwa i Puchary Świata. Trzy, cztery emisje rocznie, a u nas każde zawody, które zorganizowała Federacja Panów Wołotko i Biernacika, miały swój telewizyjny program. Poziom sportowy Polaków był również na najwyższym poziomie. Mariusz Pudzianowski i Jarosław Dymek to była nasza para eksportowa. Obaj godnie reprezentowali Polskę, przywożąc medale z najważniejszych światowych imprez. To jeszcze bardziej nakręcało w Polsce kibiców do śledzenia tego sportu. Tak ważny wydawał się być to sport, że w wiadomościach sportowych na TVN najpierw podawane było, kto wygrał PUAR polski strongman, a dopiero potem, że Barcelona wygrała z Realem. Federacja Strongman Polska stworzyła produkt, który w pewnym momencie stał się łakomym kąskiem do przejęcia. Wołotko nie zabezpieczył się w najlepszy sposób. W 2003 roku oddał czas antenowy programu Siłacze, który należał do Macieja Bukowskiego i jego telezakupów Mango do Warki. Również w 2003 roku zmieniła się struktura organizacyjna Federacji Strongman i kontrakty z czołówką polskich strongmenów, które były podpisane do 2005 roku, nie zawierały podpunktu dotyczącego przeniesienia prawa i obowiązków na osobę trzecią bez zgody zawodnika. Okazję do przejęcia tej prężnie działającej machiny wykorzystali zawodnicy Piotr Szymiec z Jarosławem Dymkiem. Po mistrzostwa świata w Zambii rozpoczęli proces przejęcia tego sportu w Polsce. Iwsa w pełni poparła Wołotko i Biernacika, wydając oficjalne oświadczenie a 7 listopada zarząd IFSA zawiesił w prawach zawodnika Dymka i Szymca do 12 grudnia do czasu posiedzenia zarządu IFSA, które odbyło się w Warszawie po meczu Polska-Reszta świata w Pruszkowie. Decyzja ta została podtrzymana i Dymek i Szymiec zostali dożywotnio zdyskwalifikowani z udziału w zawodach strongman organizowanych przez IFSA. Na posiedzeniu w zarządu IFSA w Warszawie dzięki koneksjom Cezarego, Wołotko została podpisana umowa między IFSA a sponsorem z Dubaju, która opiewała na kilkanaście milionów dolarów. Na początku 2004 roku Dymek z Szymcem założyli konkurencyjną do Wołotko i Biernacika federację strongman i namówili prawie wszystkich zawodników, łącznie z Pudzianem, do startów w ich organizacji. To był kluczowy moment późniejszego upadku Strongmen. Chęć władzy w polskim Strongmenie przez panów Szymca i Dymka była tak wielka, że nie zważali na to, że to Wołodko wszystko od podstaw stworzył i dzięki niemu w sporcie mogli tak wiele osiągnąć i zarobić. Wołodko i Biernacik próbowali do tego nie dopuścić. Warka chciała jednak promować swoją markę, promując zawody, w których startuje Pudzian, a telewizja nie widziała innej możliwości, jak emisję programu Siłacze bez udziału dominatora. Ten opowiedział się, że chce przyłączyć się do federacji swoich kolegów. Międzynarodowa Federacja Strongman próbowała pomóc, by nie dopuścić do bojkotu w Polsce. Prezydent IFSA, Douglas Edmonds, pogroził Pudzianowskiemu oficjalnym listem, przywołując w nim sytuację z Magnusem, Wer Magnusonem, wielokrotnym mistrzem świata. Który pod koniec lat 90. również chciał założyć konkurencyjną federację i został bankrutem. Pudzian nie ugiął się przed tą groźbą i mimo to przyłączył się do kolegów, którzy mieli prezesować najbardziej popularnym wówczas sportem w kraju, po piłce nożnej, siatkówce i skokom narciarskim z udziałem Adama Małysza. Cała ta sytuacja miała ogromny wpływ nie tylko na to, co wydarzyło się w Polsce, ale również na świecie. Światowa Federacja IFSA Odłączyła się od współpracy z WSM ze względu na umowę podpisaną w Warszawie i zaczęła organizować swoje Mistrzostwa Świata. Po raz ostatni obie federacje wspólnie zorganizowali World's Strongest Man w 2004 roku. Pudzianowski, który zajął tam trzecie miejsce w dziwnych okolicznościach zaraz po zawodach, został zdyskwalifikowany. Od 2004 roku telewizyjnym programem Siłacze i całym strongmenem w Polsce szefowali panowie Jarosław Dymek i Piotr Szymiec. To nie byli wybitni biznesmeni, jakich poprzednicy. Co prawda, pierwszy rok nowych rządów jeszcze zbytnio nie różnił się od lat poprzednich. Było tak tylko dzięki zakontraktowanym imprezom przez wcześniejsze władze i ogromnemu wsparciu, które dawała warka. Ta pompowała w siła czy wielkie pieniądze i jeszcze to jakoś się kręciło. Rok 2005 to już był kabaret. Przybliżyć tu należy chociażby zorganizowane 4 września 2005 roku Mistrzostwa Europy w Płocku. Wygrał je sam organizator Jarosław Dymek. Na ośmiu startujących zawodników jedynym poważnym strongmenem spoza Polski był mistrz świata z 2000 roku Wirtanen. Reszta to była łapanka zawodników ze świata z Pekanowem, Strarowem czy Widzisem na czele. Dla porównania w tym samym roku w Mistrzostwach Europy wsa udział wzięli Savikas, Bergmanis, Koklejew, Karlsen, Wirastjuk czy Samuelson. Program siłacze z poważnego programu sportowego stał się programem rozrywkowym. Nie miał nic wspólnego z tym co prowadzili przedtem Wołotko i Biernacik. To byli prawdziwi menadżerowie, którzy dbali o rozwój dyscypliny w kraju. Im nie zależało, kto wygra zawody. Nie układali pod kogoś konkurencji. Nazewnictwo imprez miało odpowiadać jej randze. Kiedy organizowali międzynarodowe zawody, to chcieli w nich startować najsilniejsi ludzie świata. Gdy organizacje przejęli zawodnicy, to wszystkie zawody zaczęły być ustawiane pod siebie, a konkurencje w nich były tak dobierane, aby jak najlepiej mógł wypaść w nich organizator. Konkurencja na imprezy międzynarodowe w Polsce była wybierana DLA sztuki z małokomu znanych zawodników. To był teatr, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Do startów w programie Siłacze nie dopuszczono Roberta Szczepańskiego, który był za silny DLA Jarosława Dymka, aby mógł z nim konkurować. Poza tym Szczepański jasno zadeklarował się po stronie Wołotko i Biernacika. Jego zdaniem to oni powinni w dalszym ciągu prowadzić zawody, a taka deklaracja nie spodobała się ich następcom. Celem rządzącej grupy było zarabiać pieniądze i bawić się w najlepsze, co stworzyli im poprzednicy. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i pomyśleć, co by było, gdyby polskie kluby piłkarskie miały przejąć organizację Ligi od PZPN i na przykład Legia Warszawa miałaby rządzić ekstraklasą, kabaret i to lepszy niż w telewizji Polsat. To musiało runąć tym bardziej, że z końcem roku 2005 odsunęła się od tego wszystkiego warka. Nie chciała już w tym uczestniczyć. I zakończyła rolę sponsora programu Siłacze. Dymek z Szymcem nie potrafili znaleźć nikogo, kto by chciał zająć jej miejsce. Jakby mieli to zrobić, jak jedynie na czym się znali to dźwiganie i na tym powinni się tylko skupić. Nawet gdyby zainteresował się tym potencjalny sponsor, to jakby miał się on zgodzić na sponsorowanie zawodów, którymi rządzą sami zawodnicy. Wołodko był biznesmenem, który umiał sprzedać Strongman w telewizji. W czasach, gdy był prezesem federacji, sponsorzy walili do niego drzwiami i oknami. Miał sport poukładany w każdym jego aspekcie. To było niemal pewne, że gdy niekompetentne osoby zajmą się tym po nim to, szybko położą to na łopatki. Stąd w 2006 roku jedyną polską imprezą, która miała swoją emisję w TVN były Mistrzostwa Polski. Nic więcej. Program siłacze obumarł. W 2007 roku Strongman postanowił reanimować Mariusz Pudzianowski. Pudzian posiadał wielkie nazwisko, które przyciągało firmy chętne wesprzeć go w tej inicjatywie. Nie byli to tak silni gracze na rynku jak Warka, ale pozwalało to, by kilka imprez w roku znów mogło pojawić się na antenie TVN. Do momentu, kiedy startował, program siłacze jeszcze był w telewizji. Kiedy w 2009 roku zakończył karierę, to nie w jego interesie było biegać za tym i organizować zawody, w których miałby nie startować. Zostawił to innym. Ci nie potrafili zainteresować tym już nikogo, by Strongman mógł przeżyć. Pudzian zajął się karierą fajtera w KSW, a jego koledzy Wenta, Dymek, Orzeł, Libacki, Kuraś czy Nowotniak szybko pokończyli kariery. Nie mieli szans, by po raz drugi to reanimować. Popularność strongman z roku na rok w Polsce spadała, że dziś przeciętny 25-latek nie wie, kto to jest Jarosław Dymek, Sławomir Toczek czy Sebastian Wenta. Sami zawodnicy pogrążyli ten sport przez chęć sprawowania władzy nad czymś, o czym nie mieli bladego pojęcia. Dymek kilkanaście lat. Po przejęciu władzy w polskim strągmenie nie potrafił utrzymać własnej siłowni w swoim mieście, więc nie ma się co dziwić, że federacji nie dał rady dobrze poprowadzić. Był czas, że był zawodnikiem światowego formatu, ale jako prezes odpowiada za pogrążenie tego sportu swego czasu numer cztery w kraju pod względem popularności. Na koniec pokuszę się o tezę, że gdyby nie doszło do bojkotu i Cezary Wołodko wspólnie z Rafałem Biernacikiem prowadzili to przez cały czas, to do dziś sport ten żyłby tak, jak to się dzieje w Anglii. Do dziś dnia Polska byłaby już kilkakrotnie gospodarzem World's Strongest Man, a zawody, w których startuje Mateusz Kieliszkowski, odbywałyby się na Stadionie Narodowym w Warszawie.